Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie na kolejnym spotkaniu. Ono odbywa się w niezwykłym miejscu. Zawsze mówię z dużą atencją wobec tego miejsca, bo jest bardzo gościnne. Sprawdzałem wczoraj z sentymentem w tej szkole Monet International School. Odbyło się ponad 100 spotkań z wybitnymi postaciami. I tak oto chyba pierwszy raz w historii ponownie ponawiamy gościa, bo zawsze każde spotkanie jest niezwykłe i niepowtarzalne. Jest z nami pan profesor Krzysztof Miszczak. Pan profesor jest wykładowcą, jest dyplomatą, jest specjalistą w dziedzinie i polityki, ale także z zakresu pewnie i ekonomii. Tak. Ale także i jest specjalistą od spraw wojska, bo dzisiaj będziemy mówić o wojsku. Nie tylko o wojsku, ale też o nim. Proszę Państwa, nie byłoby tego spotkania, gdyby nie. I tutaj z ogromną przyjemnością. Dziękuję Warszawskiemu Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, dlatego że to spotkanie odbywa się w ramach pytań o współczesny świat. Dzisiejszy temat, co nam się udało w Europie, ale też tutaj właśnie odbywają się spotkania bardzo kulturalne. Łączymy te rzeczy, staramy się je pogodzić. Te spotkania są skierowane szczególnie do nauczycieli, ale także i do uczniów. Tak jak mówiłem, przyczynkiem do naszego spotkania jest książka Krzysztofa Miszczaka Armia Europejska. Strategiczne bezpieczeństwo militarne Unii Europejskiej, wydane przez macierzystą uczelnię SGH, oficjalna oficyna wydawnicza. Cieszę się, bo pan profesor przywiózł mi osobiście tę książkę i z dedykacją, ale pamiętasz, Krzysztofie, nie będziemy udawać, że się nie znamy, jesteśmy po imieniu, ale pamiętasz ten stos książek, który leżał? Nie mówię, przeczytam to w przeciągu 2 tygodni. Okazało się, że usiadłem tego samego wieczora i przeczytałem ją od deski do deski. Wspaniała praca. Wspaniała analiza problemów związanych z Unią Europejską, z armią potencjalną europejską, ze strukturami, które się wiążą, a więc NATO i Unią Europejską, ale też i Stanami Zjednoczonymi. Poruszasz tak wiele tematów i tak wiele wątków, a wszystko się cudownie też czyta, bo to jest bardzo płynne, prawda? Mimo że jest naukowym językiem napisane, to rzeczywiście jest to zrozumiałe dla takiego laika jak ja. To znaczy, że widzę pewien zasób mojej niewiedzy, a nawet duży zasób niewiedzy, ale też wyzwania, które widzisz dookoła, próbujesz je opisać i rzeczywiście one są w punkt opisujące dzisiejszą rzeczywistość, a nawet oczywiście ocierają się też o analizę historyczną, co jest bardzo istotne, to znaczy, żeby wyciągnąć wnioski na dziś i na jutro, musimy zbadać rzeczywistość historyczną. Mówisz też o perspektywie Polski w tym niełatwym temacie, jakim jest armia, a w szczególności armia europejska i jak się to ma właściwie do NATO, które jest już gotową strukturą. Więc przepraszam za taki długi wstęp, ale byłem pod dużym wrażeniem i nawet pisałem ci, że właściwie jestem w połowie przeczytania wieczorem i tak potem w 2 dni właściwie skończyłem tę książkę z dużą przyjemnością. Polecam ją Państwu, jeśli ktoś się interesuje takimi rzeczami, to koniecznie. Dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać nie tylko o Armii Europejskiej, ale chcielibyśmy porozmawiać o Unii Europejskiej. Jesteśmy w końcu w szkole Jeana Moneta, który jest ojcem założycielem Unii Europejskiej. Wspaniała, niezwykła postać,
mógłby, jest idolem dla wielu polityków, mistrzem, autorytetem dla wielu polityków, a na pewno był na tyle oryginalny, że może być też autorytetem dla nauczycieli, dla uczniów. To tak na marginesie. Ale zanim w ogóle o książce, zapowiedziałem, że cię zaskoczę pytaniem. Krzysztof, ty jesteś wykładowcą, a nas słuchają nauczyciele. I ponieważ jesteśmy w komitywie i długo już po raz kolejny rozmawiamy ze sobą, to chciałbym cię podpytać o twoje wspomnienia szkolne, bo każdego właściwie pytam, dlaczego miałbym pana profesora nie zapytać o wspomnienia szkolne ze szkoły średniej. Kto cię rozkochał w historii lub wiedzy o społeczeństwie? Ale może byłeś bardziej pasjonatem WF-u, a potem ci się zmieniło. No, w dzisiejszych czasach WF jest bardzo istotny. Jak siedzimy w domu i nie ruszamy się. Ale proszę Państwa, to jest oczywiście bardzo dobre pytanie, bo każdego człowieka, wtedy młodego, mógłbym powiedzieć, już nie pamiętam tego okresu, no bo już mam swoje, że tak powiem, swoje lata. No, na tego młodego człowieka wpływają różne okoliczności. Pamiętajcie Państwo, że ja, że tak powiem, chodziłem do tego gimnazjum, ale ja byłem nietypowym człowiekiem. Chodziłem na początku do gimnazjum, a później do technikum, równocześnie. Tak się złożyło, że to były dwie szkoły, czyli mogłem poznać tą taką techniczną stronę, że tak powiem, swojego późniejszego zawodu. Ale zobaczcie, ja też skończę technikum. A ja byłem, dlatego pewnie, że... Tak, dobrzy humaniści są... Tak, ja uważam połączenie tych dwóch światów, tak jak mówiąc, zacytuję tutaj naszego papieża, dwóch płuc, bez tego człowiek oddychać nie może. Nie może. Więc poznając jedną stronę, poznając drugą stronę, dało mi na pewno takie doświadczenie i intelektualne, i praktyczne. Mm-hmm. No bo tego normalnie nie ma w takich warunkach. I to jest, a decyzja bycia w tej szkole jest banalna. No, po prostu wchodziły tranzystory, diody, jakieś takie dziwne rzeczy do produkcji, no i tutaj wszyscy rzucili się na to, i ja też. Czyli ja to byłeś w Kasprzaku? Tak, nie, byłem w Żarnowie. Żarnowie są dwie szkoły. Kasprzaka, Zajączek, nie? Tak. Więc tutaj te dwie szkoły były takie prowadzące. I dlatego to było później, oczywiście mi się to przydało, to wykształcenie takie średnie, bym powiedział, przydało mi się później do pracy w takich opiniotwórczych, nie chcę powiedzieć programach, ale też pracowałem w gazetach, takim byłem dziwny, w sumie miałem dziwną taką drogę, byłem taki, powiedzmy sobie, uniwersalny, to znaczy w gazety, telewizja, tam nawet zajmowałem się fotografią trochę, no ale później studia były zupełnie inne. Studia, jeżeli mogę już przejść do tego, bo tam naprawdę zacząłem dojrzewać w tym okresie komunistycznym, bo tam zaczęło wszystko funkcjonowało. Ja byłem na Uniwersytecie Warszawskim, skończyłem ten Uniwersytet Warszawski i wyjechałem. Wyjechałem, żeby się nauczyć języka niemieckiego i zostałem na zawodzie 23 lat. Studiowałem na wszystkich uczelniach możliwych na Zachodzie, to znaczy tutaj Monachium, mówię o tym, o Londynie i oczywiście o Nabejda w Chinach. Więc moje doświadczenie jest zupełnie inne. To znaczy z każdej kultury, z każdej cywilizacji, w cudzysłowie, brałem coś dla siebie i starałem się to zrozumieć. Azja, Europa. Dzisiaj akurat to doświadczenie, uważam, jest tak istotne właśnie, jeżeli chodzi o budowę jakiejś struktury pod tytułem Armia Europejska, taka tożsamość europejska. Tutaj dobrze zwróciłeś uwagę, że jesteśmy w szkole, której założycielem, no nie założycielem, ale takim patronem jest Jean Monnet. Jean Monnet, nie tylko on oczywiście był na początku tych wspólnot europejskich, ale też de Gasperi, Włosi, czy Konrad Adenauer ze strony niemieckiej. Było trzech takich ludzi, którzy zdecydowali się na budowę struktur europejskich. Chciałem zauważyć, Armii Europejskiej w latach 50., to jest bardzo istotne, w latach 50. poprzedniego wieku nazwa była Armia Europejska, żeby coś takiego stworzyć, żeby w Europie, na kontynencie europejskim nie dochodziło do sytuacji powstawania, wybuchu wojen, podziału interesów. Ja uważam, to jest największe osiągnięcie Unii Europejskiej do dzisiaj. Ten kontynent jest pokojowy i zawdzięczamy to właśnie tym trzem
postacią, które miały doświadczenia i okupacyjne, i po wojnie. I rozwiązywały ten problem tutaj między sobą konkurencyjny francusko-niemiecki, kwestia radziecka wtedy, okupacje przecież tej części wschodniej Europy, też Polski, ja uważam, to była okupacja, przecież Polska nie uzyskała tej pełnej samodzielności, wolności. Tak jest. No i żeby wtedy była taka propozycja, że Europa jako słaba struktura, istotna struktura cywilna, ale słaba militarnie czy wojskowo, musi sobie, że tak powiem, zafundować pewną strukturę. I to jest ta Armia Europejska. Armia Europejska w tej mojej książce, którą pisałem bardzo długo, prawie 3,5 roku. Nie tylko z tego względu, że nie wiedziałem, jak to napisać, tylko z tego względu, że tak dynamicznie się to wszystko zmienia. Że po kilku miesiącach są nowe opcje, nowe wyjście. Mimo, że w książce mówisz o kilkudziesięciu latach, kilkudziesięciu prawda? Kilkudziesięciu latach, a jednak o dynamice. Tak, ale musiałem to związać, taką mozaikę interesów i pokazuję tą czerwoną linię. Ona całego początku jest z tyłu głowy. Wszystkich przywódców europejskich nie wiedzą, jak to zrealizować, ale nazywają tę Armię Europejską w różny sposób. Brygada tam międzynarodowa, nie wiem, Unia Obronna, Unia Bezpieczeństwa, jak zwał, tak zwał. Chodziło o autonomicznie samodzielne, nie suwerennościowo, ale autonomicznie samodzielne siły zbrojne, podporządkowane NATO. Ja jestem reprezentantem tej opcji, że te struktury mają stworzyć autonomię bezpieczeństwa Europy i działania Europy, państw europejskich, Unii Europejskiej na zewnątrz, poza terytorium obowiązywania traktatu lizbońskiego w ramach struktury NATO i korzystania z tej struktury. Przeszliśmy gładko z historii o studiach od razu do Armii Europejskiej, ale to tak przecież się nie siadasz do książki i mówisz, no to napiszę sobie książkę, tylko to jest wynik, jak rozumiem, twoich przemyśleń, podróży, wykładów, udziału w konferencjach, pracy dyplomatycznej i postanowiłeś wziąć się no właściwie za taką rzecz, która jest jedną z najtrudniejszych dla samej Europy, prawda? Temat Armii Europejskiej. Mimo wszyscy mówimy o bezpieczeństwie, wszyscy mówimy w jakim sensie o zbrojeniu. Mówię wszyscy w takim znaczeniu kolokwialnym oczywiście, jednak ty pokusiłeś się o taką głęboką, naprawdę głęboką analizę problemu. Czy o ostateczności po tej książce, jak usiadłeś, nie przeszły ci ciarki, że jesteśmy w sytuacji beznadziejnej? Trochę zaczynam od puentować, ale być może te ciarki powodują, że wstajemy i zaczniemy coś robić. Tak, to jest rozwiązywać problem. Oczywiście to jest prawda. Ktoś to musiał napisać. Mhm. Takiej książki nie ma na świecie. Nie ma takie. To są książki o wspólnej polityce bezpieczeństwa i obrony, ale to nie jest książki, nie ma książek o Armii Europejskiej. Albo są laurki, o NATO, prawda? Tu jest takie podzielone są stanowiska. Jedni uważają, że to jest naiwne, a drudzy uważają, że to można zrealizować, ale gdy się tam pewne kryteria wypełni. Mhm. Ja zrobiłem rzecz inną. Oczywiście, że narastająca sytuacja tych konfliktów międzynarodowych, bo uważam, że sytuacja międzynarodowego istnienia Unii Europejskiej, czyli otoczenia międzynarodowego Unii Europejskiej jest bardzo zła strategicznie dla Unii Europejskiej. Jest jeszcze gorsza jak wcześniej i chcę tu bardzo podkreślić, jest gorsza jak podczas konfliktów wschód-zachód, bo wtedy to była stabilizacja. Mogliśmy pewną stabilizację zdefiniować. Nie? Tu jest jeden blok wschodni, tu jest zachodni. Można się dogadać o tej przewidywalność. Dzisiaj jest tak dużo graczy międzynarodowych, nowych graczy, to jest bardzo ważne, nowych graczy, niekontrolowalnych przez żadne struktury. Pamiętajmy o tym, myśmy już rozmawiali o tym, ale chciałem tutaj wspomnieć o tej współzależności czy takiej konkurencji dwóch mocarstw Stanów Zjednoczonych i Chin Ludowych. Chiny Ludowe nie są związane żadnym traktatem międzynarodowym. Wtedy funkcjonowało między Związkiem Radzieckim a Stanami Zjednoczonymi różne traktaty, które były respektowane czy nie, ale one funkcjonowały, można było się na to oprzeć. Dzisiaj nie mamy się w tym wielkim morzu tych konfliktów, nie mamy się na czym oprzeć. Czyli
Unia Europejska, mając takie NATO, które no jest instytucją stworzoną, pamiętajmy o tym, wtedy, kiedy rozwijał się konflikt wschód-zachód. To jest struktura, która jest w pewnym sensie strukturą przeszłościową. Ona jest oczywiście aktualna, ona funkcjonuje, ale ona potrzebuje dodatkowej struktury w ramach tych współpracy euroatlantyckiej, kiedy ta Europa, mając własne konflikty na własnym obrzeżu, gdzie Stany Zjednoczone jako podstawa i fundament NATO nie są zainteresowane aż tak rozwiązywaniem problemów bezpieczeństwa Europy, Europa w ramach tych struktur musi podejmować decyzje i rozwiązywać konflikty we własnym interesie, co nie eliminuje NATO. Ale pamiętajmy o tym, w polityce nie ma nic danego na raz. To się wszystko może zmieniać. NATO też ewoluuje. Dzisiaj dyskutujemy na temat NATO 2030, ale to jest nowa percepcja interwencyjna NATO. Ale w tym będzie też struktura europejska, która wspomoże tą, że tak się powiem, że tak się wyrażę, wspomoże NATO w tym dialogu międzynarodowym, gdzie interwencja jest na samym końcu, ale to jest dyplomacja, to jest gospodarka, to jest wszystko. Atuty, które ma Unia Europejska, ale nie ma, zawsze było to ułomne, nie miała tej twardej siły. Krzysztof, czy mogę się pokusić o to, że Europa czy NATO nie nauczyły się jeszcze wystarczająco interweniować czy już działać na rzecz bezpieczeństwa? Zobacz, mieliśmy World Trade Center, mieliśmy sprawę Jugosławii, mamy sprawę migracji, mamy sprawę hybrydowych zagrożeń. A mimo to rozmawiamy przynajmniej od 20 lat o armii europejskiej. O tym przecież mówisz, tak. Mówisz w swojej książce, którą chciałbym fragment przeczytać. I mimo wszystko, mimo zebranych gremiów, mimo spotkań bilateralnych, prawda, o których też opisujesz, nie ma podjętej decyzji o armii europejskiej. Tak jakby jeszcze za mało było bodźców, które by powodowały taką decyzję, spowodowały decyzję wiążącą wiele państw. Czy to jest problem case'u związanego z Unią Europejską, że Unia Europejska, ponieważ boi się, że nie radzi sobie sama ze sobą, że powtórzy ten sam błąd, to przecież sprawa armii europejskiej jest zupełnie innym bytem niż Unia Europejska. Ja myślę, że to jest też problem, znaczy te przykłady, które podałeś, one są właśnie takie fundamentalne do zrozumienia tej niemożności zaangażowania, braku woli politycznej, kultury strategicznej Unii Europejskiej, zaangażowania wyobraźni takiej własnego bezpieczeństwa. Czyli doraźność. Tak, doraźność oczywiście działania. Jugosławia jest tutaj oczywiście tym zasadniczym elementem, kiedy Unia Europejska rozpoczęła, bo Unia Europejska miała problem w Europie. I nagle nie potrafiła europejskiego problemu rozwiązać. I zabrakło jej amunicji po prostu na własnym podwórku i poprosili Amerykanów, żeby im dostarczyli tej broni. Tego wszystkiego. Jest to po prostu kompromitacja była wtedy na tej arenie międzynarodowej. Srebrenica przecież. No to jest skandal niebywały, kiedy wojska, powiedzmy sobie ONZ-u czy unijne stały gdzieś z boku, a reżim tego Miloševića wymordował tych... Czyli taka inercja, prawda? Jakaś... Kompletne niezrozumienie własnego bezpieczeństwa. COVID zresztą przyspieszył tę sytuację, bo on nakreślił, że pokazał, że zagrożenie jest niebywałe. Ważne jest na przykład w tym COVID-zie to, w tej pandemii dzisiejszej, w nawiązaniu do tego, co powiedziałeś, nie zmniejszyły się nakłady na zbrojenia, wręcz przeciwnie, zwiększyły się. To jest bardzo ważne, czyli to zagrożenie jest permanentne. Dzisiaj sytuacja jest wyjątkowa, ponieważ mamy kryzys różnych elementów, których nie było wcześniej. Wcześniej była sytuacja jasna, mamy demokrację, mamy dyktatury. Dzisiaj mamy szarości w polityce bezpieczeństwa i w polityce międzynarodowej i nie wiemy, jak się poruszać. Jeżeli jesteśmy sami, zostaniemy sami. Nikt się nie będzie zastanawiał nad interesem Unii Europejskiej, patrząc ze strony Stanów Zjednoczonych. Oczywiście ta polityka się dzisiaj troszeczkę zmienia, ale książka też powstawała w takim sensie reakcji Stanów Zjednoczonych na stosunki euroatlantyckie za administracji prezydenta Trumpa.
Prezydent Trump zakwestionował nie tylko artykuł 5 NATO, czyli to kolektywne bezpieczeństwo państw unijnych, bo część to jest bardzo duża część, ale zakwestionował całość tych stosunków. Co się okazało, i do tej pory jest to aktualny temat. Artykuł 5 jest deklaracyjnym artykułem. To, co się dzisiaj mówi, że taki to silny ten artykuł i tak dalej, to jest półprawdy. To jest, żeby artykuł 5, to znaczy, gdy jedno państwo zostanie napadnięte przez inne państwa, to wszystkie państwa idą z pomocą. Musi być podjęty jednomyślnie. Tak zwana solidarność. Tak, jest solidarność wewnętrzna. Tej solidarności prawdopodobnie dzisiaj nie ma, albo została nadwyrężona. Czyli najważniejsza struktura, która funkcjonowania między Unią a NATO, czyli lojalność sojusznicza, została nadwyrężona. I to nadwyrężyło to państwo, które jest fundamentem NATO. Ale to mogło być ozdrowieńcze, dlatego że Trump, który stawia się w konflikcie, oczywiście ukrywając, że zbyt małe są nakłady państw do NATO i dlatego on próbuje jakoś poruszyć NATO i Unię Europejską, ale jednocześnie Unia Europejska i NATO nie budzą się. To jeszcze nie budzą się, ale zaczynają przyglądać się. Jest oczywiście, zmiana sytuacji nastąpiła w 2014 roku, po inwazji Rosji na Ukrainę. Krym. Po raz pierwszy państwo neoimperialne, rewizjonistyczne, Federacja Rosyjska naruszyło system powojenny. Gwarantem tego porządek, systemu, który był ustawiony między gwarantem tego systemu były Stany Zjednoczone, czy są, i te państwa europejskie, no bo Unia jest takim pochodnym, że tak powiem, projektem tego wszystkiego. I tu się sytuacja diametralnie zmieniła. Pokazała, że może dojść do konfliktów na samym terytorium Unii Europejskiej, w Europie. Ponieważ pamiętajmy o tym, że część tej Europy Wschodniej, Europy Środkowej, przyłączona do Unii Europejskiej. Ta dzisiejsza Polska, pewnie ten cały pas. Nie? Dzisiaj mamy granicę oczywiście ze wschodem, też na górze z tą Federacją Rosyjską, ale mamy niepewne państwa tutaj od północy. To jest cały ten pas wschodni, NATO i Unii Europejskiej, przez państwa bałtyckie, to jest ta granica, mówię, Polska, Białoruś, Ukraina i tak dalej. I na dole jest ten całe to spektrum tej, że tak powiem, agresywnej, aroganckiej polityki Federacji Rosyjskiej, która jako państwo upada, bo to jest państwo, które upada w sensie tradycyjnym, i to dlatego jest tak niebezpieczne, ponieważ nie jest w stanie, państwo takie nie jest w stanie utrzymywać jakichś reguł, trzymać się reguł międzynarodowych. My nie mamy żadnego zabezpieczenia przed ewentualną inwazją. To jest realne, naprawdę, dzisiaj ze strony Rosji. Dzisiaj ta sytuacja na Ukrainie, ta niepewność, takie, bym powiedział, testowanie nowej administracji Bidena, czy on będzie tak reagował jak Trump, czy ktoś inny, pokazuje, że to jest tak niepewne spektrum, że tak powiem, funkcjonowania w tych stosunkach międzynarodowych, i w tej sytuacji Unia Europejska, widząc, że tu się pewne rzeczy zmieniają, od 2014 roku nie został rozwiązany żaden problem na wschodzie. Unia nie uczestniczy w żadnym tak naprawdę problemie na swoich obrzeżach, bo to jest polityka sąsiedztwa Unii Europejskiej. Mówię o całej Afryce Północnej. Mówię o Sahelu, gdzie Niemcy z Francją uczestniczą, Polacy też tam są. Mówię o całej sytuacji, to jest Afryka, mówię o Azji. Nie ma Unii Europejskiej. Mówię o Iranie. Bez Stanów Zjednoczonych zagrożenie ze strony Iranu nie będzie rozwiązane. Mówię o tym traktacie z 2015 roku. Mówię o elementach konfliktu z Chinami. Unia się budzi, tylko się budzi bardzo powoli. To, że wysyła dzisiaj swoje okręty wojenne w taki obszar egzotyczny, byśmy powiedzieli, Indo-Pacyfiku, czyli konfliktu bezpośredniego, już uważam, Stany Zjednoczone, Chiny, to świadczy o tym, że zaczyna Bruksela definiować swoje interesy globalnie. I to jest bardzo ważne, ale bez właśnie takiej demonstracji militarnej, to nie chodzi jak o jakieś prowadzenie jakichś wojen czy rozgrywek, to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby pokazać siłę, żeby być takim wiarygodnym partnerem dla innych, że w razie gdyby
ktoś nas zaatakował, możemy liczyć na was. Nie chodzi o to, że stawiamy się w pozycji wroga, tylko tego, który odbiera ewentualny atak, który, jak rozumiem, jesteśmy nieustannie zagrożeni. Niestety taka sytuacja, ja to nazywałem w książce, następnej będzie to rozwinięte, w kolejnej, płynnego bezpieczeństwa. Nie ma reguł. Chcę prosić cię, ponieważ będą, czy słuchają nas też młodzi ludzie, a wczoraj mówiłem o tym, że mam takie wrażenie, że młodzi są idealistami, a zatem też pacyfistami, że ten pacyfizm towarzyszy nam, a nawet taka pokusa bycia neutralnym, mówienie o tym, że armia jest nikomu niepotrzebna, bo Polacy powinni zmniejszyć PKB na dochody z PKB na zbrojenie, powinniśmy zlikwidować zakłady zbrojeniowe, powinniśmy przekazać je na lekarzy. To wszystko brzmi jakby w teorii świetnie. I dosyć dobrze brzmi, no bądźmy pokojowo nastawieni, natomiast myślę, że to może być błędne myślenie. To jest taki moment, którym warto powiedzieć dlaczego bycie pacyfistą nie jest najsłuszniejszą pozycją w dzisiejszych czasach. Ja rozmawiałem kiedyś z tobą, Arturze, wskazałem na taki element, że Unia jest takim związkiem narodowych państw, w sumie bardzo bogata. To znaczy jest takim jednym z bogatszych regionów świata. Mówiliśmy 2-3 tygodnie temu na temat polityki Chin, które też były bardzo bogatym imperium. Napadani zostali przez biedniejszych, którzy chcieli mieć ten dobrobyt, chcieli zdobyć to, chcieli to partycypować w tym rozwoju. Niestety, jak się mówi o armii europejskiej, natychmiast jest to definiowane z wojną. Mhm. Nie? To się taka jest, że tak powiem, semantyka. A to jest nieprawda. Mhm. Ja uważam, że siły zbrojne, ja uważam, że to jest tak zwany pacyfizm. Ja uważam, jeszcze jedną rzecz uważam, że ci młodzi ludzie mają absolutnie rację, bo to jest punkt wyjścia. Mhm. Nie? Wszyscy myślą o pokoju, żeby dla wszystkich to było i było sprawiedliwe i uregulowane i nikt nie mógł tego pokoju złamać. To jestem absolutnie za. Tylko tego pokoju trzeba umieć bronić. Można go bronić gospodarką, można dyplomacją, można stosunkami międzynarodowymi, kulturą, wpływem cywilizacyjnym. Czyli trzeba mieć narzędzia. Wszystko. Jednym z tych narzędzi... Edukacja też. Edukacja jest bardzo istotna, ale edukować trzeba też drugą stronę. To nie jest tak, że my żyjemy na Księżycu. Powiedz, to rozumiem, że ale przybieramy też narzędzia, którymi nie to, że my posługujemy się, to jeszcze dostajemy, jakby narzędziowo odzywa się do nas druga strona, czy partnerzy. Tak, oczywiście. Bo i musimy mieć narzędzia dostosowane do drugiej strony. Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony. Chciałbym zwrócić uwagę, wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony jest też jakąś propozycją dla otoczenia międzynarodowego Unii Europejskiej. Ona jest oparta, pamiętajmy o tym, że polityka Unii Europejskiej jest oparta na prawie międzynarodowym, który dzisiaj jest kwestionowany przez Chiny i przez Rosję i przez inne małe dyktatury. Więc tu nie jest tak, że my mamy jakiś instrument, który jest w przestrzeni niekontrolowalny. My go kontrolujemy we własnym interesie, ale nasza armia europejska w cudzysłowie to nie jest armia imperialistyczna, interwencji i uzyskania własnych zysków międzynarodowych, tylko obrony. Lub dla sprawy jakichś dyktatorskich. Dokładnie. Prawda? My nie narzucamy swojego systemu przy użyciu politycznego. Jesteśmy gotowi na reakcję. A my jesteśmy gotowi na dialog. Tak. Na dialog międzynarodowy. Dzisiaj po drugiej stronie mamy mocarstwa, które nie są gotowe na dialog, wręcz przeciwnie, wykorzystują tę naiwność pacyfistyczną, ten pacyfizm, który został zdemontowany jako idea, a był bardzo, bardzo istotny w komunikacji, w obrocie międzynarodowym, właśnie demontowany jest przez takie państwa, które nigdy nie dążą do takiego pacyfizmu i nigdy nie będą stały na straży, tak, że tak powiem, uregulowanego systemu międzynarodowego, gdzie wszyscy mają prawo i podobne prawo, takie samo prawo,
egzekwować swoje interesy, ale nie w konkurencji z innymi, tylko razem z nimi. Narzędziem do dialogu słabszych jest siła jednak. Musi być siła, to znaczy nie siła, która byłaby tylko oparta na tym elemencie, to muszą być elementy cywilno-prawne i siła, ale siła nie definiowana w ten sposób jak do tej pory, w sensie klasycznym, nie, siła jako odstraszanie. Mam to, druga strona to wie, że to mam i to ją odstrasza od tego, żeby uzyskać zysk i przewagę militarną, czy wojskową, czy inną nade mną. Po prostu ja nie chcę, żeby ktoś zagroził mojej demokracji. Słowem, to też o tym rozmawialiśmy, co by się stało, gdyby zaczęła się wojna i jak miała ona wyglądać. Gdybyśmy mieli pofantazjować i nie jestem w stanie, mieszkając w Warszawie, która do dziś płacze po II wojnie światowej, pomyśleć sobie, jak by mogła dzisiaj wojna wyglądać, gdybyśmy użyli na przykład atomu, prawda? Przecież to jest tak. Zabawne, ale groteskowe, gdyby któraś ze stron użyła tej broni, no bo co jest za nią. Dlaczego o tym mówię? Bo jednak moment zbrojenia, czy moment przygotowania się do wojny, czy te wszystkie argumenty siłowe, które posiadamy, powodują, że dwie, trzy strony, cztery, a nawet więcej, może usiąść do stołu i negocjować, prawda? Tak, oczywiście, to jest właśnie ten element, który proponuje tak zwany cywilizacyjny Zachód. Negocjacje, dyplomacja. Te wszystkie elementy, o których poprzednio żeśmy rozmawiali, ten ostatnim elementem jest prowadzenie wojny, ale to jest wojna obronna. To jest bardzo ważne. Przecież jak patrzymy, mówiłeś na początku o historii, patrzymy jak się te demokracje, które się wykluwały z tych wszystkich pożog, pierwsza wojna światowa i tak dalej, to jest bardzo ważne. Republika Weimarska na przykład. No i potrafiła się obronić jako demokracja. Dyktatorzy dochodzili legalnie do władzy. No tak nie może dzisiaj być. Dlatego mówiłem o, nie nazywając tego, ale mówiłem o rozmowach na temat traktatów rozbrojeniowych, kontroli zbrojeń. Unia Europejska, i to jest też nowa sytuacja, dzisiaj sama nie może się bronić przed atakiem z powietrza, ponieważ jeden z najważniejszych traktatów został wypowiedziany przez Stany Zjednoczone w stosunku do Rosji, słusznie zresztą, bo Rosja go łamała, IMF. Czyli ten traktat o pośrednich i średnich rakietach. Tak, więc to dokładnie było, że tak powiem, skierowane na Europę. Co my potrzebujemy? I druga strona, i to właśnie to, co chciałem powiedzieć, potrzebujemy włączenia innych państw w ten gorset traktatowy, którego nie ma, on się rozpadł. Czyli generalnie mamy państwa, które mają bronie nuklearne i mamy państwa, których ich nie mają. Pamiętajmy o tym, że w Europie są tylko dwa państwa. A tak na dzisiaj to naprawdę tylko jedno, Francja i pozostająca poza Unią Europejską Wielka Brytania. Niemcy nie mają żadnych broni atomowych. My, Polacy, też nie mamy broni atomowych. Czyli nie mamy dzisiaj przy potencjalnym konflikcie międzynarodowym, bo my nie wiemy, jaka będzie gradacja tego konfliktu, nie mamy obrony przed agresją. Bo nasza obrona opierała się na Amerykanach. Dokładnie, i Amerykanie zakwestionowali tę obronę. I teraz tak, nawet jak Biden wraca do tego i mówi o sojuszach i tak dalej, to ten, który już raz takie doświadczenie przeżył, będzie mówił ale, a może. A nie wiadomo. Wspaniałe jest to w twojej książce, że ty rzeczywiście analizujesz tę historię takiej rezolutności przywódców ówczesnych lat 40. Do śmierci Monet 55, gdzie oni stworzyli te wszystkie struktury, podwaliny pod struktury, czyli to doświadczenie wojny, o którym mówimy, spowodowało bardzo, bardzo duże przyspieszenie w tworzeniu struktur. Czyli wojna czegoś nauczyła Europy, prawda? Być może brak konfliktów, może dzięki Bogu, brak konfliktów powoduje, że jesteśmy w uśpieniu. Konflikty zawsze prowadziły do tego właśnie takiego gwałtownego obudzenia się, z tego letargu, nie? Strategicznego, bym powiedział. Nie? Bo dzisiaj Unia Europejska jest w takim strategicznym letargu. Czyli słowem brakuje, do czego zmierzam, że wtedy były artefakty, czyli fakty doświadczenia wojny,
przywódcy, wizjonerzy, a teraz mamy kogo? Ale my się nie możemy, że tak powiem, żeby nasza dyskusja nie szła w tym kierunku, że potrzebujemy konfliktów, żeby się ratować. Nie, ale nie? Brakuje może wizjonerów. Mi chodzi o świadomość konfliktów i wyciągania wniosków poza... No bo wbrew pozorom te wojny nie były tak dawno, ale tak jak wspomnieliśmy, Jugosławia i Ukraina pokazują, że te konflikty są... Ewidentnie, no i po drodze oczywiście we wszystkich regionach świata. My nie jesteśmy, musimy wreszcie zrozumieć, w Unii Europejskiej prawdopodobnie to myślenie już... przeszło przez taki rubikon myślenia strategicznego. To, co się dzieje w jakimś zakątku świata, jest naszą sprawą. Niestety konsekwencje będą tego takie czy inne. Więc jeżeli my nie będziemy mieli tego, że tak powiem, strategicznego myślenia o własnych interesach, interesy tutaj, żebyśmy się znowu dobrze zrozumieli, one niestety w języku polskim są obciążone, one są pejoratywne. Tak. A interesy nie są pejoratywne. Jeżeli są jasno, transparentnie zdefiniowane dla innej strony, to jest wszystko okej. Okay. To znaczy ja wiem, czego ty chcesz, ja wiem, czego ja chcę i siedzimy i dyskutujemy i prowadzimy tak zwaną dyplomację przestrzenną, bym powiedział, wiedząc, jaki to jest interes wspólny, bo tylko się możemy spotkać na fundamencie wspólnotowości. Unia jako jedyna, naprawdę jedyna na świecie struktura, która funkcjonuje do dzisiaj, która stworzyła taki niebywały model funkcjonowania tylu państw, mimo wszystkich problemów, które oglądamy dzisiaj i tak dalej, ale ona funkcjonuje i nie ma żadnego podobnego modelu, oprócz nazwy, jest Unia Afrykańska, ale nie porównywajmy Afryki z Unią Europejską, inna tradycja. Jesteśmy dzisiaj Unia, ponieważ do tej pory Unia czy Europa cywilizacyjnie dawała bieg całemu światu, dzisiaj jest tylko jednym z elementów tego świata. Ale żeby wpływać na cokolwiek, no, musi mieć całe spektrum oddziaływania na ten świat. I do tego należą właśnie te europejskie siły zbrojne. Chciałbym się podzielić fragmentem z książki Armia Europejska autorstwa naszego dzisiejszego gościa Krzysztof Miszczak. Przeczytam to najbardziej radiowo, jak potrafię. Konflikt polityczno-etniczno-religijny w obszarze byłej Jugosławii, to znaczy na kontynencie europejskim, zademonstrował zupełną wojskowo-operacyjną bezsilność państw europejskich. Unia Europejska nie posiada żadnych polityczno-prawnych instrumentów umożliwiających jej suwerenną realizację militarnego zarządzania kryzysowego. Negatywne doświadczenia płynące z krwawych konfliktów rozgrywających się w Europie Południowej, uderzających bezpośrednio w interesy bezpieczeństwa Europy Zachodniej, doprowadziły do następujących wniosków ze strony państw unijnych. Po pierwsze, kwestia aktywności dotyczącej bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej musi wykroczyć poza ramy dotychczas prowadzonej akademickiej dyskusji na temat ESDI. Unia Europejska powinna zapewnić sobie odpowiednie cywilno-wojskowe zdolności operacyjne w ramach EPBIO jako integracji części WPZIB. To skopiłaś. Zaraz o tym powiemy. Trzeci punkt. Konflikty na Bałkanach pokazały również, że wraz z brakiem jedności i koordynacji w ramach polityki zagranicznej, bezpieczeństwa oraz obrony na kontynencie europejskim, Unia Europejska nie jest w stanie zapobiec konfliktom humanitarnym i to już bezpośrednio w swoim najbliższym europejskim sąsiedztwie, które wywierały bezpośredni wpływ na państwa unijne ze wszystkimi negatywnymi konsekwencjami. Czwarty punkt, koniecznym i niezbędnym powinno być odpowiednie wczesne reagowanie antykryzysowe w pierwszej kolejności, przede wszystkim przy użyciu środków cywilnych, mając jednak do dyspozycji środki militarne. Piąte, zastosowanie samych tych środków prewencji cywilnej jest niewystarczające. Szóste, rozwiązywanie konfliktów międzynarodowych wymaga również użycia środków czysto militarnych. Po siódme, środki te nie mogą być jednak stosowane w oderwaniu od cywilnego komponentu. I ostatni punkt, przy wykorzystaniu tych środków cywilno-wojskowych należy prowadzić bardziej asertywną politykę w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa w przyszłości. Z tego też między innymi powodu narasta presja rozpoczęcia procesów integracyjnych w polityce bezpieczeństwa i obrony, a rozwój sytuacji na zachodnich Bałkanach te procesy przyspieszył i doprowadził do diametralnej zmiany również stanowiska brytyjskiego rządu.
do tej pory Londyn, ale również i państwa neutralne, takie jak Austria, Finlandia, Irlandia czy Szwecja, były przeciwne takim koncepcjom i opowiadały się przeciwko projektom Francji i RFN, w których państwa te w różny sposób popierały budowę unijnych sił zbrojnych. To się zmieniło oczywiście teraz. Przytaczam ten tekst, żeby pokazać Państwu, jak profesor usystematyzował problemy związane z bezpieczeństwem na nieprostym przykładzie, chciałoby się powiedzieć na prostym, ale na nieprostym przykładzie związanym z Bałkanami. Kto Krzysztof teraz dominuje, jeśli chodzi o Unię Europejską? Ty jesteś specjalistą w sprawie Niemiec. Tak. Niemcy, jeśli chodzi o gospodarkę, Niemcy, jeśli chodzi o dyplomację, no mają dominującą pozycję. Czy nie powinny przejąć ją także w sprawach bezpieczeństwa, w sprawach militarnych? Wiemy oczywiście, że historia jest delikatna w sprawach Niemiec. Doświadczenia wojny pokazywały, że Niemcom nie powinno się dawać broni, ale chyba powinniśmy zmienić te opinie. Tak, to jest, ja uważam, to jest fundamentalne, kluczowe pytanie, jeżeli chodzi o powstanie takich struktur, o których dzisiaj rozmawiamy. O nowym projekcie integracyjnym Unii Europejskiej. Unii brakuje tych projektów integracyjnych. A jeżeli one są, to tylko są, że tak powiem, jak na przykład, nie wiem, sfery finansowe czy inne, łączą tylko kilka państw, ale nie wszystkie. Ta idea tej armii europejskiej zasadniczo łączy wszystkie państwa członkowskie, bo bezpieczeństwo jest niepodzielne dla tych państw, duże czy małe. Niemcy tutaj, tak jak powiedziałem, odgrywają zasadniczą rolę, ale ja nie wiem do końca, czy Niemcy są tego świadome. Mhm. To jest bardzo ważne dzisiaj, dlatego to jest może tak aktualna ta książka. Dzisiaj Niemcy znajdują się w takim dylemacie. Powiedziałbym, niedaleko jest tutaj rozdroże, w takim rozdrożu tożsamościowym. Mhm. Mając historię taką, za sobą obciążenie niebywałe, mentalne, którego nie można wymazać, bo to jest pamięć europejska, to nie jest tylko niemiecka. Czy zobowiązująca. Zobowiązująca, czyli mają ten mandat, powiedzmy sobie. Ale czy Niemcy dojrzały, żeby ten mandat wziąć w swoje ręce? To jest to pytanie Europejczyków. Czyli czy przepracowały? Przepraszam, nie chcę używać tego słowa, bo to jest słowo niemieckie. Przepracować historii. Historii się nie da przepracować. Verarbeitung der Geschichte. Tego nie można tego tak zrobić. Trzeba się z tą zaakceptować, zrozumieć, a przede wszystkim zrozumieć otoczenie międzynarodowe tych państw, które przez niemieckie działanie i historię niemiecką, tego nazizmu niemieckiego, były tak poszkodowane i ten problem nie został do dzisiaj uregulowany. Jeżeli Niemcy dzisiaj tego problemu nie uregulują, a przede wszystkim z Polską, dzisiaj mówi się o Grecji też, mówi się o... Włochy mają pretensje oczywiście, mówią o reparacjach, odszkodowaniach. Ten problem jest problemem niemieckim, ale nie tylko w niemieckim wymiarze politycznej i moralnej odpowiedzialności, bo to jest za mało. Niemcy do tej pory nie podniosły tej kwestii uznania stanowisk poszkodowanych państw, z którymi dzisiaj współpracują w Unii Europejskiej. Jeżeli tego nie zrobią, nie zakończą tego etapu w swojej historii, to nie będą w stanie funkcjonować jako państwo prowadzące Unię Europejską w XXI wieku. Czyli jako państwo wiarygodne. Wiarygodne. Wiarygodność to jest dokładnie zamknięcie historii, ale nie własnej, tylko złej historii europejskiej, bo to był też element europejskości tej historii. Niemcy, pamiętajmy o tym, były bardzo wysoko rozwiniętym kiedyś krajem też, później zubożonym, ale to była kwestia tej centralnej Europy, tej silnej Europy, nie jakiejś takiej biednej Europy. I w tej Europie doszło do takiego kataklizmu, do tej przerwy cywilizacyjnej świata, bo to wtedy był świat, ta Europa. Dzisiaj Niemcy, moja propozycja jest taka, którą tutaj przedstawiałem zawsze, bo ja byłem odpowiedzialny, jak pamiętasz, Arturze, wiesz, przy wszystkich ostatnich trzech premierach za polską politykę zagraniczną bezpieczeństwa.
Też za armię europejską, którą proponowałem w takim swojej propozycji dla prezesa Kaczyńskiego, który wtedy się zgadzał na tę propozycję. Ale wracając do Niemiec. Niemcy, jeżeli nie uregulują stosunków tych, o których ja mówię, swoim najważniejszym partnerem w Europie Środkowo-Wschodniej, bo nie Rosja jest najważniejszym partnerem. Rosja jest partnerem strachu, obaw, ale Polska jest partnerem demokratycznym. Polska, która może współpracować z Niemcami. Czyli Rosja jest destrukcyjna. A Niemcy są konstruktywne. A Niemcy powinni przede wszystkim dostrzegać to, co mają w otoczeniu bliskim, a nie dalekim. Nie myśląc o sobie, tylko myśląc o tym właśnie interesie Europy czy Unii Europejskiej, no bo to jest trochę mniejsze, ale Europa jest trochę większa, musimy patrzeć na temat, na ten cały ten schemat. I co zaproponowałem? Zaproponowałem w tym roku, pamiętajmy Arturze, że jest 30. rocznica podpisania traktatu polsko-niemieckiego, okrągła, 91. rok. Dlaczego nie można wszystkich problemów rozwiązać w stosunkach polsko-niemieckich, tak się jak się rozwiązało z Francją, w traktacie z Aachen, czyli z Akwizgranu 2019, w dalszym ciągu jest niewypełniany. To jest ten nowy traktat elizejski. Ale chcesz powiedzieć, że to jest przeszkoda do tego, żeby Niemcom dać ten mandat do przewodniczenia? Jeżeli uregulują wszystkie kwestie, które dla nas są kluczowe, bo to jest kwestia zaufania. Nie możemy współpracować we wspólnej armii, jeżeli nie mamy zaufania. No bo nie mamy lojalności. Niemcy oczywiście są uczestnikiem obrony flanki wschodniej, ale na przykład nie na polskim pasie. To są Amerykanie. A my chcemy, ja z mojego punktu widzenia, jak patrzę na te stosunki, Polska, Niemcy, Stany Zjednoczone. Mamy nadbudowę ideologiczną współpracy z Amerykanami. To są ostatnie rzeczy, które Niemcy robią. I Polska, która też to ma. Ale Polska sama tego nie zrobi. Żadne państwo europejskie bez NATO, czyli bez Stanów Zjednoczonych, nie obroni swojej suwerenności. Ale możemy ją wzmocnić. Ale Niemcy się zwolniły też z tak. militaryzowania siebie, ze zbrojenia siebie. Trochę Trump pobudził Niemców do tego, żeby zacząć myśleć o polityce bezpieczeństwa poważniej, w takim globalnym znaczeniu, prawda? Niemcy się zwolniły przez jakiś czas, czy czas to był element, że tak powiem, wypaczania w pewnym sensie historii niemieckiej. Niemcy się wpisały w model zachodnioeuropejski. Niemcy zrobiły dokładnie to, co Europejczycy zachodni po II wojnie światowej oczekiwali. Plan Marszala i tak dalej. Ale to z drugiej strony podniosło dobrobyt tego narodu niemieckiego, ponieważ one taktycznie od 1955 roku, bo wtedy utworzyli Bundeswehrę, nie inwestowali w te struktury. Dzisiaj Bundeswehry nie ma. Dzisiaj nawet Niemcy nie są w stanie wypełniać elementarnych zadań NATO. My nie potrzebujemy takiego, przepraszam za wyrażenie, sojusznika. My potrzebujemy sojusznika, który broni naszego bezpieczeństwa, które jest niepodzielne w obszarze Unii Europejskiej. I dlatego w tym traktacie proponowałbym, gdyby go podpisali od nowa, żeby Niemcy wprowadzili klauzulę pomocy i bezpieczeństwa dla państwa polskiego po tym, co Niemcy wytworzyli, co stworzyli Polsce podczas II wojny światowej. Rama kompensaty. Kompensaty. To nie musi być taka jak do tej pory, ale żeby się opowiedziały za bezpieczeństwem państwa polskiego, że bezpieczeństwo Polski jest bezpieczeństwem Niemiec. Bo tak oto jesteśmy, zawsze mówiliśmy, że jesteśmy między dwoma wrogami, między Niemcami, nie jesteśmy, prawda? Jesteśmy... Prawdopodobnie jakieś państwa chcą nas wrzucić w te nasze myślenie. A my nie chcemy. My chcemy jesteśmy między słabymi Niemcami, a nieprzewidywalną Rosją. Nieprzewidywalną, czy szaloną Rosją. Pamiętajmy o tym, że Solidarność, głównym punktem Solidarności, programu polityki zagranicznej, była zmiana sojuszy, wymiana ich. Myśmy weszli do NATO i do Unii Europejskiej, żeby nie było tu próżni bezpieczeństwa. I nie może być tak, że państwa Unii Europejskiej, nasi partnerzy, będą to kiedykolwiek kwestionować. I gwarancją dla mnie byłby ten traktat dwustronny, który nie jest jakimś nowym wymysłem, bo jeszcze raz podkreślam, to jest nowy traktat, został podpisany między Francją a Niemcami teraz. Jest możliwy, dlatego że Niemcy wysyłają sygnały o takiej gotowości, prawda? Do tego, żeby usiąść do stołu. Gotowość musi być dwustronna. Gotowość musi być ze stron i polityka zagraniczna jednego z tych państw, wiemy jakiego państwa, nie może być manipulowana sytuacją wewnętrzną w tym kraju. To jest za poważny problem. Bezpieczeństwo
to nie jest bezpieczeństwo państwa polskiego, nie jest podzielone na partie i na rządy, które, które wykonują władzę, tylko to jest coś uniwersalnego i ważne dla wszystkich. I jeżeli się podpisuje taki traktat, to się podpisuje traktat na przyszłość. Słowem sojusz między Polakami i Niemcami jest niewygodny. Może być niewygodny. Ja uważam, że jest niewygodny dla pewnych struktur tutaj, to jest jasne. Zresztą pomocnikiem tego takiego myślenia są sami Niemcy. Mhm. Sami Niemcy pokazując, że interesy z Rosją, czy tam nawet z Chinami teraz, tutaj ten kraj nasz też się wyłamał z tej roli, jest dosyć bardziej ważniejszy, czy ważny, jeżeli chodzi o tą miękką politykę, bym powiedział, stosunki gospodarcze i tu się rozgrywa i to osłabia stosunki transatlantyckie. No nie, no bo jeżeli jedno z głównych państw jest w konkurencji z tym głównym wrogiem, rywalem na świecie, a my robimy jakieś interesy z nimi, no to podważamy, czy piłujemy tę gałąź, na której siedzimy. Mm-hmm. I tego być nie może. Musi być to oddzielone. Oczywiście, że nie możemy nie dyskutować z innymi państwami, nawet z wrogami. Uważam, że do końca trzeba dyskutować, negocjować, ale jak się nie da, trzeba mieć zawsze instrument taki z tyłu głowy, żeby ten drugi rywal wiedział, że coś takiego jest. Ta ultima ratio, jak to się mówi, nie? Taki ten. Nie wytwarzać jakichś konfliktów, nie rozprzestrzeniać wojny, ale jeżeli chodzi o fundamentalne rzeczy, tego nie można, Unia nigdy nie może zakwestionować aksjologii własnej na zewnątrz, wartości. I my się odróżniamy fundamentalnie od Rosji, fundamentalnie od Chin. Aksjologia jest absolutną bronią. A to jest właśnie ta broń ofensywna, bym powiedział. To nie jest defensywna. Mm-hmm. To jest ofensywna, to jest uregulowanie stosunków międzynarodowych na prawie międzynarodowym obowiązujących wszystkich. Na prawie respektowania tych praw człowieka oczywiście, no bo to jest najważniejsze. To jest ten system, który funkcjonuje. Ten system próbowany jest dzisiaj, znaczy jest taka próba zakwestionowania atrakcyjności, w cudzysłowie, dotychczas istniejącego systemu ideologicznego, bo to jest Europy Zachodniej, czy Unii Europejskiej, jeżeli ktoś nam to zabierze. Wyrwie nam ten fundament. Bo jeśli dzisiaj stawiamy pytanie, co się udało w Unii Europejskiej, bo też chcę zahaczyć o to pytanie, które jest naszym głównym pytaniem, no to udało się to, że uwierzyliśmy w demokrację. Że Unia Europejska naprawdę uwierzyła w demokrację i sprawdziła to na sobie, że to jest właściwie jedyny model, który się sprawdza. My mamy dar obserwacji przecież tego, co się dzieje dookoła i na Bliskim Wschodzie, i w Chinach, i także w Rosji, że te systemy parademokratyczne, quasi-demokratyczne, a żeby nie powiedzieć to totalitarne, czy pozademokratyczne, po prostu się nie sprawdzają. Tak, mimo, że mają strukturę siłową, tożsamościową, mimo, że mają taką strukturę, w której mogą funkcjonować. No przecież ten case z Miedwiejewem i Putinem, przekazywania sobie nawzajem władzy i będzie Putin ojcem narodów, no w demokracji takiej, w której my żyjemy, czyli w Unii Europejskiej, tej, w której funkcjonuje, no u nas jest bezcenna, a tam po prostu uchodzi za normę, prawda? To jest oczywiście to, co ciągle mówię tutaj też w wywiadzie z tobą kiedyś, mówiłem, że nas odróżnia od tych systemów, na które wskazywałeś, kwestia definicji wolności jednostki. Tak. To jest najważniejsze, to jest fundamentalne. Tutaj nie można tego zrobić. I godności. Sprawy, i godności, lojalności systemowej, bo to rodzi lojalność do systemu. Tak. Ale my zapomnieliśmy o czymś innym. Nie tylko, że jesteśmy pewni letargu, że coś jak istnieje, to będzie istniało cały czas. To trzeba cały czas bronić. Może inaczej definiować, ale ram nigdy zmienić nie można. My o tym zapomnieliśmy. Ale z drugiej strony, czego Putin nie rozumie, im bardziej będzie agresywny, im bardziej antydemokratyczny, tym szybciej zmobilizuje tutaj po drugiej stronie tą konkurencję systemową, której tam nigdy nie będzie, ale tutaj będzie ten strach, niestety strach będzie też napędzał budowę takich struktur. No przykład Ukrainy pokazuje, ale przykład też Nawalnego teraz, jak jest i wielu innych. Ja uważam, że których w ogóle w Unii Europejskiej nie przeszłyby
nie przeszłyby takie numery jak Putin wobec opozycji. Dobrze, ja myślę, że Unia zrozumiała i to był największy błąd, w cudzysłowie oczywiście, reżimu moskiewskiego, bo tam nic więcej nie ma, bo to wszystko nic nie funkcjonuje. Jest to, jak się traktuje Unia, jak się jej pokazuje, gdzie jej miejsce. W cudzysłowie, mówię, wizyta Borrella w Moskwie i poniżenie. Nie Borrella, ale niefunkcjonujących Unii Europejskiej, które nie dały mu mandatu, żeby mieć silną pozycję. I to Rosjanie zrozumieli, dlatego tak to pokazali. Ale to, że Borrell był tam, Borrell, to jest też moje stanowisko, jako twoje, moje, tam, że on reprezentuje nas. On pewną ilość państw i społeczeństw demokratycznych, te demokracje się różnią oczywiście, ale fundamenty się nie zmieniają. Czyli jedzie z wizją. Tak jest i pokazuje, wyciągnął rękę. Ja uważam, coś, co jest niemożliwe. Wszyscy krytykowali to oczywiście, bo on się zachował jako demokrata. Powiedzmy sobie, ale on rozmawiał z dyktatorem, który wykorzystał jego słabość, w cudzysłowie. I to było tyle pozytywne politycznie, że obnażył ten brutalny, prymitywny reżim, który tylko czeka na te słabości, rozbija wewnętrzne Unię Europejską, dezinformuje te społeczeństwa. My musimy być odporni na takie wyzwania. Armia Europejska to nie są tylko wojska, tak jak tutaj ja przedstawiam zresztą w tej książce, cały model Armii Europejskiej, jak on powinien być zrealizowany, punkt po punkcie. Jak to ma być powiązane. I ten model Armii Europejskiej nie ma nic wspólnego z armiami narodowymi, które zostają obok, czy jako główny element, a Armia Europejska jest tylko po to, żeby rozwiązywać wspólnie konflikty na zewnątrz Unii Europejskiej. Ale jest mniejszym jakimś związkiem operacyjnym, a nie, i do tego ma różne instrumenty. Te instrumenty powinny być uruchomione. One są w traktacie lizbońskim 2017 roku. One zostały właśnie uruchomione w 2017 w grudniu. Chodzi o PESCO i tak dalej. Tylko pewne rzeczy nie funkcjonują. Ale jest finansowanie różnych operacji. Są wspólne operacje, wspólne europejskie operacje. Potrzebujemy armię europejską, czyli współpracy, takiej synergii interesów, kultury politycznej, wspólnej strategii przede wszystkim, czego do dzisiaj nie mogliśmy osiągnąć. My mamy dwie strategie Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, ale nie mamy żadnej doktryny. Strategia nie jest wiążąca politycznie, a doktryna tak. Tego chcę. Proszę, przeczytaj nam fragment ze swojej książki. Mówiliśmy o Niemcach, tutaj poświęciłeś pewien pasus w polityce niemieckiej w swojej książce. Ja przepraszam Państwa, że chciałem przeczytać, to będzie troszeczkę dłuższe, ale myślę, że to jest fundamentalne, jeżeli chodzi o dzisiejszy rozwój Europy i prawdopodobnie to będzie takim punktem wyjścia do tego, co odbędzie się po wyborach niemieckich, które są przewidziane na wrzesień tego roku. Dostajemy kompletnie nową strukturę elit politycznych, które będą i zaczynają rządzić. To jest bardzo interesujące. Myśmy o tym pacyfizmie mówili. Ja opisałem w poprzedniej książce politykę Zielonych i SPD. Mówiłem, jak w Jugosławii doszło do tych błędów. To jest bezpośrednie nawiązanie do tego, żeby tych błędów nie było. Ale dlatego to jest ważne. Bo jestem Polakiem i chciałbym, żeby z Niemcami współpracować, ale nie na warunkach tamtego mocarstwa, które jest za Odrą. I ta polityka bezpieczeństwa dla mnie nie powinna się łączyć, kończyć na granicy polsko-niemieckiej mentalnie, tylko na Bugu i dalej. I proponuję tutaj coś, o czym rozmawialiśmy, ale proponuję pewne wyjście z sytuacji. Nie? I pozwolę sobie przeczytać ten fragment. On będzie troszeczkę obszerniejszy, ale myślę, że to jest taki dosyć istotny. A ja włączyłem telefon nie dlatego, że chcę czytać SMS-y, tylko Państwo możecie zadawać pytania, jeśli macie, to jest okazja, żeby zadać pytanie naszemu gościowi. Więc pozwolę sobie zacytować. Realizacja m.in. wspólnej polityki militarnej państw członkowskich Unii Europejskiej powinna doprowadzić do rozwiązania ewidentnej słabości wojskowej Unii i jednocześnie prowadzić do definitywnie pozytywnego rozwiązania tego problemu z zakończeniem tzw. kwestii niemieckiej. To znaczy siły państwa niemieckiego poprzez pełną integrację Bundeswehry, to są niemieckie siły zbrojne, w ramach europejskich sił zbrojnych w ścisłej współpracy przede wszystkim z Francją, Polską i oczywiście Stanami Zjednoczonymi. To jest jasne. Warszawa, czyli my, ma bez względu na panujące opcje polityczne w kraju podobną jak Berlin percepcję zagrożeń swojego bezpieczeństwa. Rosja, tylko inaczej to interpretuje, płynącą ze wschodu kontynentu.
Integrowanie sektorowe polskich i niemieckich sił zbrojnych pod wspólnym polsko-niemieckim dowództwem byłoby dzisiaj ze względu na narastające zagrożenia wymierną korzyścią i dywidendą bezpieczeństwa dla obu stron, pod warunkiem, że klasa polityczna Niemiec zacznie pozbywać się prorosyjskiego elementu własnej polityki bezpieczeństwa w celu uzyskiwania iluzorycznych korzyści politycznych i gospodarczo-surowcowych. Nie tylko elementy wspólnej, jakże i tragicznej historii obu partnerów bezpieczeństwa europejskiego mają tu znaczenie. Dla Warszawy istotny warunek integracji to kultywowanie pamięci pokoleniowej tych tragicznych wydarzeń w społeczeństwie niemieckim, które powinno łączyć emocjonalnie Niemcy i Niemców z polskim sąsiadem. Demokratyczna Republika Federalna Niemiec powinna formalno-prawnie, bilateralnie zakotwiczyć w swoim systemie politycznym kanon depozytariusza bezpieczeństwa państwa polskiego i zagwarantować bezpieczeństwo Polski w formie zawarcia nowego, odpowiadającego obecnej rzeczywistości międzynarodowej polsko-niemieckiego traktatu o partnerstwie i współpracy, gdzie klauzula wzajemnej pomocy i wsparcia, rozwój współpracy militarnej, realizowanie wspólnych strategicznych celów, takich jak budowa Unii Bezpieczeństwa i Obrony oraz nakreślenie perspektywy sprostania wyzwaniom XXI wieku, zajmowałyby eksponowane miejsce. W przeciwnym razie wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony tych państw, ale i państw unijnych, będzie w dalszym ciągu głęboko podzielona i osłabiona przez wzajemną nieufność i uprzedzenia, obciążona naśladowaniem historyzmów minionej epoki, które dzielą zamiast łączyć. Największą tragedią polityki europejskiego bezpieczeństwa byłoby, gdyby Berlin uległ pokusie doprowadzenia do sytuacji odwrócenia sojuszy na kontynencie europejskim albo zaczął prowadzić samodzielną politykę rozwoju militarnego bezpieczeństwa w Europie, co zakwestionowałoby cały dotychczasowy porządek międzynarodowy i spowodowałoby powrót konkurencyjnej polityki mocarstw w wymiarze europejskim i ogólnoświatowym. Zakończyłoby się to katastrofą dla samych Niemiec. Polityka bezpieczeństwa i obrony tego państwa musi być na stale i na stałe zakotwiczona w jego unijno-europejskim formacie. A ja dla równowagi przyznam naprawdę jeden akapit. W swoim przemówieniu 11 maja 2001 ówczesny minister spraw zagranicznych RP Władysław Bartoszewski sprecyzował interesy bezpieczeństwa państwa polskiego na progu XXI wieku w następujący sposób. Dosłownie trzy zdania. Myśląc o bezpieczeństwie, musimy mieć na uwadze politykę obronną, siły zbrojne, kwestie ekonomiczne i społeczne, stabilność polityczną, bezpieczeństwo demokracji, której legitymizm może być zagrożony przez korupcję czy ubóstwo szerszych grup społecznych, ochronę środowiska naturalnego, zagrożenia pochodzące z katastrof technologicznych w rodzaju czarnobylskiej awarii, masowe naruszenia praw człowieka, w tym praw mniejszości narodowych, napięcia etniczne wewnątrz poszczególnych państw i na ich granicach, żywiołowe migracje na dużą skalę, czy przestępczość zorganizowaną. Czuję tu twoją rękę w pisaniu tego tekstu. Chciałem tylko zwrócić uwagę, że w tym czasie byłem dyrektorem Departamentu Polityki Bezpieczeństwa Europejskiego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Dobrze zatem wyczułem, że gdzieś tutaj twoje ręce maczały w tym tekście. Jaka jest rola czy jest rola Polski w potencjalnej armii europejskiej? Ograniczona. To znaczy, tak jak powiedziałem, w 2017 roku Unia Europejska uruchomiła mechanizm, który był zakotwiczony, czy jest zakotwiczony w traktacie lizbońskim. Zaproponowano różne nowe projekty w ramach PESCO, to jest stała współpraca strukturalna państw unijnych. W tej chwili to jest 47 takich projektów, może będzie więcej. I we wszystkich obszarach współpracy dotyczących bezpieczeństwa europejskiego Unia, czyli Bruksela, proponuje projekty. Polska nie jest uczestnikiem, jest obserwatorem różnych projektów, a uczestniczy tylko w jednym, tak naprawdę, który prowadzi ten program razem z Węgrami, ale Polska jest tutaj taką wiodącą siłą. Tak, to są te takie
projekt, który uwzględnia elementy medyczne. To jest taka w Łodzi taka struktura i nic więcej nie ma. Unia Europejska wprowadzała to PESCO i finansowanie tych projektów po raz pierwszy, zresztą z budżetu unijnego. Trzeba by podyskutować, czy to jest zgodne z traktatami, czy nie, ale też do sprawdzania budżetów, czy rozwoju politycznego, wojskowego państw unijnych, no i oczywiście stworzenia mobilności, bo to jest bardzo ważne, tych struktur szybkiego reagowania w Unii Europejskiej. Pamiętajmy, że od 2005 roku mamy takie siły szybkiego reagowania. Polska była inicjatorem takim też. Ważnym elementem oprócz Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii była takim motorem też, że tak powiem, wdrożenia tego systemu europejskich sił szybkiego reagowania, Armia Europejska, cudzysłów zamknięty. Te struktury, to jest około taka jedna brygada, te 1500 żołnierzy, nie zostały zastosowane do dzisiaj ze względu na problemy wewnętrzne, decyzyjne w ramach Unii Europejskiej. Czyli to jest na papierze. Tak, na papierze tego nigdy nie użyto, a powinno być to użyte. To jest ten zalążek tej armii europejskiej, wtedy wszyscy tam byli, można było to operacyjnie i wewnątrz, i na zewnątrz, oczywiście jako taka powiedzmy sobie, takie interwencyjne, powiedzmy sobie, jednostki małe, ale że tak powiem, takie, jak to mówią, forpoczty, nie? Takie, co się dopiero wprowadza w życie, można byłoby to zainstalować. Polacy to zrobili podczas polskiej prezydencji w Unii Europejskiej, była taka prezydencja dotycząca polityki bezpieczeństwa. Myśmy własne projekty, te dotyczące, że tak powiem, budowy takich struktur, ale generalnie, i to jest bardzo ważny element, generalnie wszystkie, cała elita polityczna w Polsce, wszystkie partie polityczne przeciwstawiały się takim projektom z tego względu, że uważały, że powiększenie takiej czy rozwój takiej struktury bezpieczeństwa w ramach stosunków euroatlantyckich osłabi NATO. Wtedy był. I to, czy to PO było, czy PiS w jakimś czasie, mimo że tutaj PiS był bardziej otwarty, uważa niż PO, znaczy bardziej rozumiał tę sytuację międzynarodową, powiem później dlaczego, był ten sceptycyzm. Polska uważała i uważa do tej pory, że lepiej zabezpieczyć swoje, kolokwialnie mówiąc, czy tautologicznie, bezpieczeństwo przez taką strukturę, która jest znana, która jest efektywna, ale to było do tej pory efektywne i znane w tym momencie, kiedy mogliśmy oprzeć swoje bezpieczeństwo naprawdę na takim partnerze, który by nam to gwarantował. Ja nie jestem do tej pory przekonany, że Amerykanie do końca będą gwarantować bezpieczeństwo Polski, ponieważ w tej konstelacji interesów europejskich partner niemiecki jest, że tak powiem, w rozgrywce strategicznej Stanów Zjednoczonych na kontynencie europejskim ważniejszy od Polski. Na terenie z Niemiec jest pięć jednostek tych dowódczych z sił amerykańskich. No i oczywiście, co jest bardzo ważne, jest dowództwo, które dla nas jest ważne, mówimy o tej mobilności ewentualnych transportu tych sił sojuszniczych w kierunku wschodnim, gdyby doszło do jakiegoś kataklizmu czy napadu ze strony wschodu na terytoria tutaj flanki wschodniej. Ta mobilność znajduje się w rękach niemieckich. My nie mamy żadnej infrastruktury. Nie możemy transportować tych wojsk. Potrzebujemy miesiąca na reakcję, a według tych nowych analiz amerykańskich mówi się, że w ciągu 5-6 dni Rosjanie przy ataku na tę wschodnią, zachodnią flankę, tutaj z ich punktu widzenia, są w stanie opanować Warszawę. Więc tutaj o to chodzi, żeby zwiększyć ten potencjał na flance wschodniej, tak szybko przetransportować te różne rzeczy. Dlatego te 5500 żołnierzy amerykańskich jest bardzo istotne. Tylko czy pytanie jest takie, my płacimy za wszystko, to jest bardzo ważne. My jesteśmy takim klientem polityki amerykańskiego bezpieczeństwa, ale nie wpływamy na nią bezpośrednio. Bo gdyby Amerykanie nie doszli do wniosku, że im się to opłaca, szachować tutaj Rosję w Europie z silną Europą, ale wycofując się z tej Europy w pewnym sensie i wszystkie siły transponować, czy tam transportować do obszaru Indo-Pacyfiku, bo to jest ten rywal, to chcą tutaj oprzeć swoje struktury na silnym takim partnerze gospodarczym, który by regulował te konflikty, to są Niemcy. I to jest, uważam, błąd amerykański, bo powinny być oparte te stosunki na silnym fundamencie, i to jest w interesie amerykańskim, fundamencie niemiecko-polskim. Francja jest tutaj innym elementem.
Francja mówi o trójkącie weimarskim. Oczywiście można było to zrobić, tylko Francja nie jest do końca lojalna europejsko. To znaczy ona zamiast, taka doktryna od de Gaulle'a, to się nic nie zmieniło do tej pory, my chcemy autonomii, bezpieczeństwa Unii Europejskiej, ale nie suwerenności Unii Europejskiej. To są dwa różne elementy. Dwa modele, jakby tak. Konfrontujące się, Churchilla i de Gaulle'a, prawda? To są tego i my w tej konstelacji dzisiaj, mówię o tej opcji politycznej, jesteśmy Atlantykami. My nie jesteśmy Europejczykami w cudzysłowie, tak jak sobie myślą Francuzi. Francuzi chcą mieć strukturę europejską, ale mając broń atomowe w swoich rękach, to jest bardzo ważne, mogłyby narzucić strukturę tej Europy. Ale chcą suwerenności, czyli innego etapu rozwoju politycznego tej struktury, bo suwerenność jest najwyższą funkcjonowania jakiegoś państwa czy struktur w obrocie międzynarodowym. My chcemy autonomii, własnej autonomii i realizacji własnych celów strategicznych w ramach NATO, nie eliminacji NATO. Francuzi, podejrzewam ich o to, chcą eliminacji Stanów Zjednoczonych z kontynentu europejskiego. Niemcy już to zrozumiały. Czyli to, co mówisz, potwierdza brak doktryny po prostu. Tak, dokładnie o tym mówię. Brak doktryny, która by zdefiniowała te interesy. Czyli jest... brak doktryny może spowodować, że można państwami poszczególnymi manipulować, dokładnie prawda? Tak jest. Wykorzystywać ich słabości. Można to oczywiście opisywać, że się dąży do jakichś celów, ciągle jest. Dezintegrować. Przecież pamiętajmy o tym, wspominałeś o tym, że ten problem armii europejskiej to nie jest jakiś wymysł tej książki, tylko to było wcześniej, już w latach 50. Później w 2015, 16, 17, 18, 19 takie nazwiska jak Juncker, Pöttering, Juncker, czy tam von der Leyen ostatnio, czy Merkel wcześniej w 2018 roku mówią o armii europejskiej, używając tego słowa. Nawet tego sformułowania użył Jarosław Kaczyński. Nawet fragment chciałbym przeczytać, co mówi Juncker 14 w Madrycie. Jeśli chodzi o politykę zagraniczną, potrzebujemy silniejszej Europy. Kryzys na Ukrainie, niepokojąca sytuacja na Bliskim Wschodzie dowiodły, jak ważne jest, by Europa prezentowała spójne stanowisko w stosunkach zewnętrznych. Osiągnięcie tego stanu wciąż wydaje się dość odległe. Jestem przekonany także, że musimy pracować pod wzmocnienie Europy, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa i obrony. Tak, Europa jest przede wszystkim miękką siłą, ale nawet najsilniejsza miękka siła nie przetrwa próby czasu, jeśli nie dysponuje choćby pewnymi zintegrowanymi zdolnościami obronnymi. W traktacie lizbońskim przewidziano możliwość połączenia zdolności obronnych w formie stałej współpracy strukturalnej przez te państwa członkowskie, które wyrażają taką chęć. Oznacza to, że takie państwa członkowskie mogą w razie potrzeby angażować się we współczesne misje Unii Europejskiej na obszarach objętych konfliktem, tak jak powinno było to mieć miejsce od samego początku kryzysu w Mali czy w Sudanie Południowym i tak dalej. To jest oczywiście oczywistość. Tak, a jeszcze jedną rzecz chcę poruszyć, bo mam wrażenie, że Unia Europejska straciła potężnego sojusznika, jakim był Londyn. Tak, to jest oczywiście fundamentalne też dla budowania struktur takiego europejskiego, unijnego odstraszania, bo Londyn oczywiście nie jest kontynentalną potęgą, ale jest europejską potęgą. Ale Londyn oczywiście zmienia też swoją doktrynę. To zresztą ten Johnson tydzień temu zostało to opublikowane. Chce tutaj współpracować z Unią Europejską w ramach koncepcji, ona jest iluzoryczna, bo Wielka Brytania za słaba, takiej globalnej reakcji Wielkiej Brytanii na wydarzenia na świecie. Globalność Wielkiej Brytanii, czyli powrót iluzoryczny do potęgi Empire i tak dalej, to jest oczywiście przeszłość. Ale tutaj też, że tak powiem, interweniują w jakimś wymiarze, w tym obszarze Indo-Pacyfiku, tego konfliktu na tym, tam wysyłają też ten nowy swój lotniskowiec, żeby pokazać tą taką równowagę, czy doprowadzić do równowagi jakichś sił tam na tym, w tym obszarze. Ja uważam, zresztą piszę to w tej książce, że Wielka Brytania bez względu na to, czy jest poza kontynentem, poza Unią Europejską, musi być włączona do projektów Unii Europejskiej tworzących Armię Europejską jako państwo trzecie. Podpisana została taka umowa, Amerykanie to chcieli też, że to nie jest tylko element europejskości kontynentalnej,
ale to jest element też cywilizacji europejskiej. I czy Brexit się zakończył, czy Wielka Brytania opuściła tę, która zawsze się przeciwstawiała produkcji czy wyprodukowania takiej struktury jak Armia Europejska, dzisiaj tego nie będzie robić, ale jest włączona poprzez nowe domeny bezpieczeństwa europejskiego, bo tak jak powiedziałem, nie mówimy tylko o konwencjonalnym rozwoju sił zbrojnych Unii Europejskiej, ale to są też domeny kosmiczne. To jest Galileo, to jest europejski ten. I tam są Brytyjczycy. Nie? To jest oczywiście wywiadowcza działalność. Tam są Brytyjczycy. Tam jest takie rozpoznawanie terenu, logistyka. Nauka odgrywa niesamowitą rolę. Społeczeństwa muszą się nauczyć, to był też jeden z pewnych elementów, to co wymyślił Borel, siły imperialnej. Jeżeli tego nie zrobimy, tak jak Polska tego nie rozumie, była kiedyś imperium, nie rozumie tej imperialności swojej, to Rosja rozumie. Trzeba inhalować to. Bo my imperialność mieszamy z kolonializmem, prawda? No niestety, to jest takie krótkie pojęcia, a dosyć płynne. Istotne. Żeby prowadzić politykę, że tak powiem, własnych interesów globalnych, musi być zrozumienie tych interesów. Mm-hmm. I teraz Unia prawdopodobnie jest na tej drodze, żeby to zrozumieć. Jeżeli Unia się nie skonsoliduje w tym wymiarze, to jest naprawdę jeden z najbardziej efektywnych elementów budowy takiej wewnętrznej integracji. Tu nie chodzi o stworzenie państwa Unia Europejska. Mm-hmm. To jest kompletna bzdura, tego nigdy nie będzie. Mm-hmm. Ale tu jest coś innego. My musimy rozmawiać ze sobą, poznawać swoją kulturę strategicznego myślenia, swojego bezpieczeństwa. Niemcy nie wiedzą, o co nam naprawdę chodzi. My nie wiemy, o Niemcom chodzi, tylko patrzymy na tych Niemców tak, takim dziwnym wzrokiem. Tak jest. Francuzi mają konflikt z Niemcami dzisiaj, no nie, bo chcieliby, a nie mogą, a inne państwa albo się przyłączą, albo nie, albo mają inne interesy, nie tylko w Europie, albo w Afryce, albo gdzie indziej. Takie myślenie musi być zakończone. Musi być wytworzona na kanwie różnych kultur bezpieczeństwa jedna wspólnotowość tej kultury bezpieczeństwa, jedynego bezpieczeństwa, taki mianownik powinien być przedstawiony, tak jak mówiłeś o tej doktrynie. To jest ten mianownik, że my się zgadzamy na pewne elementarne rzeczy, które są tak istotne dla nas, że jeżeli jedno z państw tej Unii Europejskiej zostanie wyrwane z tej Unii, padną wszystkie. Krzysztofie, w wojnie chodzi o władzę dusz czy władzę nad surowcami? No to jest dobre pytanie, bo dzisiaj z tych surowców mamy coraz mniej. Chodzi nie tylko jeszcze o to, ale też o ochronę dróg czy związków transportu tych surowców do, nie chcę być macierzy, ale do niżej. To jest inny konflikt. To znaczy mamy tą marynarkę wojenną, ekonomiczny, gospodarczy. Wiadomo, że to jest na ekonomii buduje się przewagę. To robią Chińczycy na przykład. Tutaj chodzi też, tutaj jesteśmy trochę już w tyle, jeżeli chodzi o technologię, bo tutaj jest dzisiejsza wojna, czy konflikt, który mógłby tam wybuchnąć, czy nie wybucha, jest konfliktem absolutnie stricte technologicznym. No bez technologii żadną armię się nie uzbroi. Armię się uzbraja po to, żeby ona była wyposażona w te najnowocześniejsze urządzenia, nie tylko oczywiście do zastosowania militarnego, ale cywilnego, ale żeby pokazała, że my mamy tą przewagę, że możemy, że tak powiem, nie ruszając się z tego miejsca, gdzie jesteśmy, uzyskać tą przewagę nie tak, jak było za Stanów Zjednoczonych, że Stany Zjednoczone mogły rozwiązywać dwa wielkie konflikty jednocześnie, w całej sferze międzynarodowej, ale przez wojny cybernetyczne, wpływ na internet i różne takie instrumenty możemy doprowadzić do sytuacji uzyskania przewagi strategicznej. I to jest dzisiaj ta rzecz, ale nie można tego robić kosztem własnej wartości. Czyli aksjologia jest tak, aksjologia. Jest absolutnie. Aksjologia i doktryna. To jest w głowie, najpierw głowa, a później wykonanie. Gdybyś miał taką wyobraźnię, jak wojna mogłaby, gdybyś się zabawił w taktykę wojennego, to wojna bardziej hybrydowa, wojna klasyczna, czy wojna informatyczna wyłącznie? Ja myślę, że jedno nie wyklucza drugiego. To znaczy w doktrynie na przykład rosyjskiej, tej ostatniej, są takie elementy zastosowania małych ładunków atomowych, przy interwencji Rosji w tym otoczeniu własnym, że tak się wyrażę, tylko że otoczenie własne rosyjskie to jest cały świat, nie? Jak się patrzy na te terytorium. Co to znaczy? Koncepcja rosyjska
ewentualnego wydarcia pewnych państw w tej sfery Europy Środkowo-Wschodniej, czyli powrotu, właśnie powrotu do tego imperium rosyjskiego, tak, pokazuje, stosujemy małe ładunki w wojnie konwencjonalnej, małe ładunki atomowe, pokazując, że nie chcemy wojny strategicznej. Czyli z Amerykanami, zastraszamy. Tak, że możemy do tego, my nie chcemy z wami, z Amerykanami walczyć, mm-hmm, czy z kimś innym, nie? A chcemy tylko ten kawałek, może się Amerykanie zgodzą, bo chodzi o strach i bezpieczeństwo. To jest case Krymu. Krymu. Że może coś takiego być i straszą, to jest takie testowanie, jak mówię tutaj dzisiaj na Ukrainie, że pokazują. No, jeżeli my, dla nas, jak dla konfliktu globalnego z Chinami, z punktu widzenia interesów amerykańskich, Tajwan jest absolutnie tym probierzem. Mm-hmm. Jeżeli odpuścimy Tajwan, tak jak Izrael kiedyś, była taka sytuacja, w sensie tej cywilizacji Zachodu, bo są demokracje Zachodu, przegraliśmy konflikt globalny. Mm-hmm. Tu dzisiaj w Europie jest Ukraina. Jeżeli się zgodzimy na tę interwencję, bo to jest takie tworzenie różnych republik na terenie suwerennego państwa, ten Doniecki, ten Ługański i tak dalej, i wspieranie takiego, powiedziałbym, takiej atrapy procesu mińskiego tam od 2015 roku, że wszyscy są zainteresowani, tak długo rozmawiają, to się wszystko ułoży z Rosją. Z Rosją nie należy rozmawiać dzisiaj. Rosja jest agresorem. Wszyscy zapomnieli o tym, że Rosja okupuje suwerenne państwo. Jeżeli dopuścimy do następnego kroku w tym kierunku, koniec naszej struktury. Ukraina, tym celem naszym powinno być nie tylko Polski, bo polska polityka zagraniczna niestety nie potrafiła przekonać Zachód, że wejście Ukrainy do struktur zachodnich, NATO czy Unii Europejskiej, jest w interesie tych struktur, a nie tylko Polski. To nie są polskie fobie, bo to jest oddanie pewnej części Rosji. Tu jest koniec. Czyli te sankcje, które do tej pory zostały wprowadzone przez Unię Europejską, teraz też, mówiłeś o Nawalnym, są za małe. To one powinny objąć całe struktury gospodarczo-polityczne Rosji. I nie tylko oczywiście w samej Rosji, ale z zewnątrz tej Rosji. Przecież ci oligarchowie eksportują i inwestują ten swój kapitał w państwach zachodnich. Bo wiedzą, że te struktury wschodnie są, dzisiaj istnieją, jutro nie. Wielka Brytania jest takim przykładem ewidentnym. Niemcy jest od tego. Francja, no to tak nie może być. Nie możemy współpracować z okupantem. Tak jakbym poszedł i się z mafią umówił na rozmowę i powiedział, wszystko jest okej. Okay. No dobrze. Znaczy, no dobrze, no źle właściwie można byłoby powiedzieć, ale jak rozumiem w tej... A to jest jakoś elit polityczny. Całej wypowiedzi jednak jesteś na szczęście optymistą. Tak. Więc chyba tak smutno nie skończymy. Nie będziemy konstatować tylko tej sytuacji, która jest. A powiedz mi, proszę, jak to jest z tymi siłami, już zupełnie na koniec, kosmicznymi? Tak, jest to nowa domena, nowa, piąta domena sił zbrojnych. Mhm. No mamy tam marynarkę, lotnictwo i tak dalej, no to zawsze było, każda armia się na tym opierała, ale mamy nową domenę uzyskania przewagi w kosmosie. I tutaj Chińczycy z Rosjanami współpracują bardzo intensywnie, chcą zbudować stacje na Księżycu, bardzo interesujące, mamy tam rzeczy. Ale o co tutaj chodzi? Chodzi o kontrolę satelitów, które kontrolują całą infrastrukturę na Ziemi. Dochodzi do budowy tak zwanych killer satelitów. Killer jest dzisiaj takie dosyć modne słowo, tak, nie? Tak, zawsze, wiadomo, było. Zawsze było. Nie? Wyjątkowo. Tak, wyjątkowo modne. Więc tu budowa znowu przewagi. No i tutaj oczywiście jest konkurencja, to jest bardzo istotne, że Unia Europejska buduje te swoje struktury. Buduje te struktury, tylko znowu nie razem, Francja trochę osobno, Niemcy osobno. My powinniśmy się włączyć. Proszę sobie uwzględnić taką sytuację, że od kilkunastu lat dopiero Polska jest w ESA. ESA to jest ta struktura kosmiczna Unii Europejskiej. My powinniśmy mieć własne wyposażenie. Odpowiednik NASA. Odpowiedni, tak. Pamiętajcie Państwo, że oprócz Galileo, to znaczy ten system satelitarny Unii Europejskiej, mamy Baidu, czyli mamy to chińskie, GLONASS mamy, ten rosyjski, GPS amerykański. Kopernikusa mamy też. To się tak niby nazywa,
Miał się nazywać, to jest też taki tak. dosyć istotny epizod, nie miał się nazywać Kopernik, no ale jedno państwo po drugiej stronie Odry nie zgodziło się na to, bo do tej pory to państwo ma wątpliwości, czy Kopernik był Polakiem, czy Niemcem. My tego nie mamy, więc zgodziliśmy się na Kopernikus, bo to jest łacina, a wtedy była ta lingua franca, dyskusji komunikacji w Europie, więc ale tak nie może być. To znaczy, to jest dla mnie sygnał, że nie ma europejskości, za mało europejskości w Europie. Kopernik był Polakiem, ale był już tutaj Europejczykiem, nie? A na pewno nie Niemcem, jeżeli bronił Torunia, Fromborka przeciwko zakonowi krzyżackiemu. No ludzie, no nie jesteśmy, nie wiadomo skąd, nie? Więc musimy tutaj tak, więc tak jak my uznajemy, że tak powiem, wkład Niemiec do nauk i tak dalej, różnych, bardzo ścisłych, dużo tych, mają tych różnych, w Wrocławiu zresztą mają tych noblistów, ale to jest dorobek europejski. My musimy mieć instrumenty kontroli, jeżeli nie możemy sobie pozwolić na luki technologiczno-operacyjne i informacyjne, takie, które by dawały przewagę przeciwnikowi, który je mamy, nie mamy. I dlatego to te wojny, te elementy kosmosu są bardzo istotne. I następną rzecz, my musimy doprowadzić jako Europa do regulacji prawno-międzynarodowej sfery kosmicznej, której nie ma. No do tego wchodzą oczywiście jeszcze inne elementy etyczne, jeżeli chodzi o użycie broni dronów. Dronów, które nie są kontrolowane jeszcze prawem międzynarodowym, w tym sensie, że nie mają tej podstawy etycznej i moralnej. Używa się tego z odległości i się, że tak powiem, ten żołnierz, który to, czy to państwo, które używa tych całej takiej chmary tych dronów, które atakują przeciwnika, nie jest to regulowane prawnie. To też to są puste takie elementy, które powinny być dzisiaj wzięte pod prawną międzynarodową pod uwagę i powinniśmy tutaj, żeby była jakaś kontrola nad tym. Mówię, że kontrola, ale to muszą być państwa demokratyczne. Muszą kontrolować drugą stronę, która może być agresywna, która nie respektuje tego prawa, ale musi być związana takim prawem, żeby kiedyś ją pozwać przed jakiś trybunał i obciążyć tym, czym ta strona się zajmowała. To jest tak samo, jak żeśmy w Trybunale w Hadze sądzili wszystkich przestępców byłej Jugosławii. No z taką pasją pan profesor Mistrzak opowiada nam o takich rzeczach, że musimy się umówić na kolejne spotkania i będziemy rozmawiać o różnych problemach związanych z Unią Europejską, myślę, że z problemami geopolitycznymi nie rozstaniemy się, a problemów chyba przybywa. Dobrze. Na szczęście też umiemy te problemy rozwiązywać i to stare powiedzenie chcesz pokoju, szykuj się do wojny jest jakby weryfikowalne i słuszne i sprawdzalne. Jeszcze raz Państwu polecam tę książkę Armia Europejska, Strategiczne Bezpieczeństwo Militarne Unii Europejskiej, SGH, oficyna wydawnicza. Ta książka jest na pewno do zdobycia. Naszym gościem był pan profesor Krzysztof Mistrzak, za co bardzo dziękuję, że zechciałeś przyjąć do nas tutaj zaproszenie. I mam nadzieję, że przyjmiesz kolejne, a muszę powiedzieć, że szykujemy się do jakiegoś pomysłu, być może się coś nam wspólnie uda, już zapraszamy. Natomiast za pamięci jeszcze chcę podziękować dwóm panom, Pawłowi Skalskiemu, który realizuje dzisiejszą transmisję, ale też Michałowi Grygorczycowi, który zawsze służy pomocą i internetową, i graficzną, i tak dalej, i tak dalej. Bardzo dziękuję jeszcze raz za obecność panu profesorowi, a już teraz zapraszam na kolejne spotkania 14 kwietnia Józef Wilkoń, Blanka Wyszyńska, komu potrzebna jest Arka. Tym razem będziemy mówić o bezpieczeństwie. Tak, bezpieczeństwie. Tylko w świecie kultury. Profesor Ewa Marciniak i Dorota DeLong. Czy jest życie poza polityką? Taki rodzaj prowokacji, myślę, że to będzie ciekawa rozmowa. Pani profesor Marciniak i Dorota DeLong są wspaniałymi osobami, które naprawdę mogą wiele nam powiedzieć. Może Państwu zdradzę, że będziemy rozmawiać o autentyczności. A jeśli chodzi o Pawła Górzyńskiego, ojca Pawła Górzyńskiego, dominikanina, to będziemy rozmawiać, co było pierwsze, religia czy polityka.
tu jest, tu nie wiem, czy pan profesor wyczuwa pewien rodzaj prowokacji. A będziemy mówić właściwie, już mogę też państwu zdradzić, o pewnej cnocie, której zapomnieliśmy, służebności tych dwóch instytucji, jaką jest religia i jak jest polityka. Zuzanna Radzik, moja uczennica, popełniła książkę Kościół Kobiet, Świeccy Kościół Kryzys. To może być bardzo ciekawa rozmowa i dziękuję, że przyjęła zaproszenie. I niespodzianka, biskup Michał Janocha, ikona jako źródło poszukiwania prawdy we współczesnym świecie. Będziemy poruszać się pięknie. I biskup Piotr Jarecki, obudzić proroków, rozmowy o Kościele w polityce i o polityce w prawdzie. Więc myślę, że te rozmowy kwietniowe są pasjonujące. Możecie państwo wchodzić na stronę Wciesu, Sceku, możecie państwo wchodzić na stronę Entropii Słowa, subskrybować się, możecie państwo wchodzić na stronę SGH, Monet International School, na Facebooka. Wchodźcie państwo wszędzie, bylebyście się państwo czuli bezpiecznie. A tymczasem pokoju serca, głowy, wszystkiego najlepszego i zdrowia przede wszystkim życzmy sobie. Do zobaczenia podczas następnego spotkania. Dziękuję bardzo.